Dzień dobry państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w programie Czas na Wybór. Dzisiaj moim państwa gościem jest pan Sławomir Białkowski, kandydat na wójta gminy Zakrzew. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Sławomirze, panie wójcie, bo przecież nie jest tajemnicą, że pan przez 20 lat był wójtem gminy Zakrzew. Skąd pomysł na to, żeby w tych wyborach wystartować i ponownie ubiegać się o to stanowisko? To rozmowy z mieszkańcami. Mieszkańcy pytali się, czy, czy wystartuję. Prosili wręcz, żebym wystartował. Gmina Zakrzew przez te 20 lat bardzo się zmieniła. Byliśmy postrzegani jako taki lider w pozyskiwaniu środków unijnych. Wiele się zmieniło na dobre. No i mieszkańcy... Chyba z sentymentem. No, te czasy przypominają sobie i no jakby w rozmowach prosili, żebym wystartował. A pan jakie miał e, poczucie, że pan sam wcześniej jeszcze przed tymi głosami zastanawiał się nad tym, myślał nad tym startem, czy to jednak właśnie ci mieszkańcy mieli taki decydujący głos e, w tej sprawie? No Nie ukrywam, że także ja myślałem, dlatego że wiele inwestycji udało się zrobić. Niektóre zostały troszkę zaniedbane i to mnie troszkę martwiło. Na przykład takim naszym sztandarowym inwesty no, czy inwestycją było ym, taczów, a więc powała staczowa. To miejsce dzisiaj jest troszkę takie zaniedbane, nic się tam nie dzieje. Ym, a no, co tam było, powiedzmy, może yy, przypomnijmy yy, naszym yy, słuchaczom, telewizom, którzy nie wiedzą? Taczów, miejsce urodzenia Mikołaja Powały z Taczowa. Wiele rzeczy fajnych udało się zrobić na 600-lecie bitwy pod Grunwaldem. No jakby reaktowaliśmy tą miejscowość, fajnie się to rozwijało. Dzisiaj to trochę zarasta. Tam jest taka diorama, która ma. 5,5 na 10 metrów to jest takie malowidło Popiela i Rozwadowskiego, które zostało zrobione, namalowane na 500-lecie bitwy pod Grunwaldem, zamówione przez miasto Kraków. Dziś ten obraz jest w Muzeum Miasta Lwowa. No i my tutaj mamy reprodukcję tego obrazu. Jest pomnik: spotkanie Upowały. To takie spotkanie w 1409 odbyło się z królem Jagiełą które jakby uświetniało budowę mostu łyżwowego, taka narada u, upowały. No jest także takie muzeum, tam gdzie jest, jest także kuźnia powały, bo on był... No i to było bardzo fajne miejsce. Elementy bo, historyczne, tak, Tak, historyczne. Być, no, taką, no, to wspominam tylko o tym. Tak, mhm. A więc no, tutaj pewne rzeczy uważam, że należy pielęgnować i, i no, także mam nowe pomysły na budowę żłobka, przedszkola, innych rzeczy, także... Mhm. To o pomysłach porozmawiamy, ale no właśnie chciałbym pana zapytać, czy też nie jest Taka troszkę pana osobista ambicja, żeby po porażce w poprzednich wyborach, gdzie dość zaskakująco w opinii wielu osób przegrał Pan z obecnym wodarzem gminy, Leszkiem, Margasem, no jednak się, że tak powiem, zrewanżować mówiąc językiem społecznym. To znaczy ja nie mam jakichś takich tendencji rewanżyzmu. Po prostu mam pracę, także i teraz, która, którą się zajmuję, ale myślę, że lubiłem tą pracę przez 20 lat. Bardzo wiele udało się zrobić, i myślę, że podchodziłem do pracy z pasją, i myślę, że mam wiele jeszcze energii. Drużyna, która startuje, a więc ci kandydaci na radnych, najczęściej są to młodzi, dynamiczni ludzie, którzy mają takie także świeże podejście. Ja chciałbym służyć swoim doświadczeniem, no i także jeszcze taką energią, bo zawsze, jeśli coś wykonuję, to staram się to robić z wielką pasją. No właśnie, ma pan wieloletnie doświadczenie samorządowe, więc pytanie: obserwował pan z boku, z pozycji obserwatora, to co działo się przez ostatnią kadencję w gminie Zakrzew? I jak pan to ocenia? Jak ocenia pan działania obecnego wójta Leszka Margasa? Nigdy nie, nie staram się krytykować. Mówię to, co, co ja bym chciał zrobić. Uważam, że... To inaczej. Czy gmina zawsze w ciągu tych pięciu lat rozwinęła się? Tak, no każdy dokłada swoją cegiełkę. Ja przejąłem y, y, jakby gminę po wójcie Mirosławie Ślifierczyku, później którego państwo pewnie znają, bo był przez dwie kadencje starostą radomskim. To są bardzo różne przestrzenie czasowe. Po prostu zaczynaliśmy od y, pewnych y, no, rzeczy, które brakowało. Jeśli ja y, przez te 20 lat wybudowałem ponad 150 kilometrów dróg gminnych tylko, no to y, czy ile tam domów ludowych, dwie szkoły, przedszkole. Także to po prostu z różnych poziomów startujemy. Dzisiaj pewnie łatwiej jest pewne rzeczy dorobić. Oczywiście były środki z Polskiego Ładu, no i też Gmina te pieniądze dostała. Teraz jest nowa perspektywa Unii Europejskiej. Myślę, że poprzednie perspektywy, nawet jeszcze wspominając taki program SAPART, Gmina Zakrzew no, takimi pełnymi garściami mm, pozyskiwała te pieniądze. Starałem się we wszystkich prawie programach uczestniczyć, i myślę, że byliśmy tak postrzegani jako taki lider tutaj w tym rejonie w pozyskiwaniu przeróżnych środków, zarówno unijnych, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dlatego, że ponad 1500 gospodarstw podłączyliśmy do kanalizacji, ponad 350 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszystkie to, te programy, które były na rynku, jak gdyby do wzięcia, starałem się no, jakby je pozyskiwać. Takie, tak zwany program schetynówki y, do drogi. Współpracowaliśmy zarówno z miastem Radomiem, jak i z powiatem radomskim, i na terenie gminy Zakrzew ponad 9 tych schetynówek powstało. Myślę, że byliśmy takim liderem, nawet na poziomie Polski. No dobrze, to w takim razie, jeżeli udałoby się panu wygrać w wybory, zostać ponownie wójtem, to jaki ma pan pomysł na swoją kadencję? Chciałbym właśnie pozyskiwać środki unijne. Mamy dwa przedszkola w Zakrzewie, samorzą... znaczy w gminie Zakrzew, samorządowe, jedno jest prywatne, ale gmina się rozwija. Zosta... Jak gdy zostałem wójtem gminy Zakrzew w 1998 roku, gmina... w gminie mieszkało 9 tysięcy mieszkańców. Dziś mamy 14 tysięcy, a więc w ciągu tych ćwierć wieku przybyło nam 50% mieszkańców. Są to młodzi najczęściej ludzie. Mamy te podradomskie miejscowości, które. No, ściągają, ściągają mieszkańców, radome. mieszkańcy dzielą działki i no i tam właśnie no, te media budowaliśmy, głównie kanalizację drogi, no i szkoła na Bielisze, która jest bardzo nowoczesną szkołą, no potrzebny jest żłobek, dlatego że na terenie gminy Zakrzew nie ma żłobka, więc chciałbym wybudować żłobek. Chciałbym wybudować także przedszkolę po takiej starej szkole w Janiszewie, którą no, jakby dzieci przeszły na, na lichę do szkoły i po prostu brakuje już miejsc w tych trzech przedszkolach, które posiadamy i myślę, że to przedszkole jest już projekt, także możemy to zrobić. Także no, dzisiaj bu budowaliśmy drogi oczywiście yy, no, w, różnym, w różnej tam konfiguracji. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że yy, ludzie domagają się, aby były ścieżki rowerowe, yy, chodniki, a więc yy, no to ciągła taka praca. Że komfort yy, życia każdy chce tak. sobie poprawić. Mhm. Oczywiście także w tych terenach bardziej rozproszonych chciałbym zaproponować mieszkańcom przydomowe oczyszczalnie ścieków, dlatego że dzisiaj gmina musi kontrolować wywóz Szamba. No i to, 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 to jakby jest obowiązek gminy, aby kontrolować. Wydaje mi się, że przydomowe oczyszczalnie byłyby najlepsze. Gmina po części jest zgazyfikowana, ale wiemy, co będzie za kilka lat, że nie będziemy mogli nowych domów. Podłączyć do, do, do pieca gazowego, a więc także chciałbym zaproponować taki program, nie wiem, pomp ciepła, a więc innych, jakby metod ogrzewania. Nie będziemy mogli podłączyć, ponieważ to wynika z. Tak, no z dyrektywy dyrektyw Unii, Unii Europejskiej, oczywiście. Nie, nie, że tutaj pan. Nie, nie, wójt no, sobie tak Nie, nic, ja nie po, popieram gazowe, no ale czytamy, co się będzie za chwilę działo. Wiadomo, że rok 2030 na przykład, no jest troszkę odległy, ale to czas Szybko, czas szybko, szybko biegnie. Czas szybko płynie i różnie może być, zresztą co tak, widzieliśmy być to może ostatniej Coś się, coś się zmieni. Mhm. W poniedziałek Artur Standowicz, kandydat na prezydenta Radomia powiedział, że miasto Radom musi pozyskiwać nowe tereny, żeby się dalej rozwijać i jeżeli on będzie prezydentem, to do tego będzie dążył. Pytanie, jeżeli pan, będzie, jeżeli pan zostałby wójtem, to jakby pan podszedł do propozycji władz miasta, które by powiedziały a na przykład byśmy tam może chcieli część Wacyna czy Cerekwi? Takie, ja byłem urodziłem się na Bilisze, więc pobliżu no w pobliżu Radomia. Jak byłem jeszcze mały, to mówiono, że, że będziemy pod Radom jakby wciągnięci w terytorium Miasta Radomia, także jeśli budowaliśmy kanalizację, jakieś duże inwestycje w Bielisze, Wacynie, Janiszewie czy Cerekwi, to też czasami nawet mieszkańcy z dalszej części gminy mówili, że to tak inwestujemy dla Radomia. Każdy ma swój program. Chociaż nie, szczegółowo nie czytałem programu pana Sandowicza, ale... No, przeczytałem, że bardziej go chyba interesują te tereny w pobliżu lotniska. Tak? Ale chociażby e... dzisiaj rano Dariusz Wojciech mówił, że tak naprawdę to dopiero fachowcy będą to analizować, no tak. więc możliwe, że gdzieś tam te zakusy po e... część, część gminy Zakrzew na przykład się pojawią. Myślę, że, że mieszkańcy są zadowoleni z rozwoju tych, tych terenów. No myślę, że nie będzie to jakaś taka dyrektywa, że nie wiem, rozporządzenie premiera Sejmu, że, że zajmiemy ten terytorium, tylko no, co najmniej referendum jakieś, no, ale wydaje mi się, że łatwość dostępu do urzędu, wszystkie media, które zrobiliśmy, także myślę, że mieszkańcy Janiszewa, Bielichy, Wacyna, czy Cerekwi, wymieniam Milejowic. Nie tęsknią, żeby być w mieście Radomiu. Myślę, że. No miasto że... mają praktycznie przy granicy, więc. Tak, a więc bardzo blisko. Wszystkie media, mamy także komunikację miejską. Linia 26, linia 6. Była do tej pory jeszcze linia 8, ale nowa władza jakby zlikwidowała ją. Co też nie, chyba nie jest. chyba komunikacji za... gminnej, tak, jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak, no ale 8 była bardzo, bardzo no taka bardzo dobrze postrzegana i teraz będąc na zebraniach z mieszkańcami, no myślę, że powrócimy do tematu. Mhm. I na koniec chciałbym Pana zapytać o pomysł Pana kandydata dotyczący strefy inwestycyjnej przy trasie S7. Ta decyzja, znaczy ta cała sprawa już rozpoczęła się myślę, że z rok jak nie więcej. Natomiast ona też zbudziła wiele kontrowersji, bo rolnicy protestowali, że ich ziemię, że tak powiem, no, stracą na wartości, że nie będzie można tam no, pracować, uprawiać roślin, zbóż, i tak dalej, i tak dalej. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł? Czy zakrzew potrzebuje do rozwoju takiej strefy inwestycyjnej właśnie w tym miejscu? Jest węzeł Radą Centrum zbudowany no, w, szczerym, w szczerym polu. Ja zabiegam, aby zarząd województwa i pewne rzeczy już się dzieją, wybudował tą jakby łącznik z miastem Radomiem i no, jakieś prace koncepcyjne już się zaczęły, w sensie czy ma być to węzeł do Maratońskiej, czy do węzeł do Wernera, czy Habrowej. I ja będę o to zabiegał. Natomiast jeśli pan spyta o tą strefę, powiem szczerze, czy Oczywiście znam jakby pobieżnie trochę temat, bo no bo jakby, pan, tak, obserwuję, tak. Obserwuję, tak. Ja zawsze byłem zwolennikiem zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Najczęściej chodziło to, to o tereny budowlane, gdzie mieszkańcy przy pomocy gminy zmieniali te plany i zawsze popierałem to. Nic nie mam przeciwko strefie, ale tam proszę Państwa, popełniono wydaje mi się taki kardynalny błąd. Niby zebrania były z mieszkańcami, ale najpierw zakreślono 400 hektarów ziemi. No, nie informując jednak wszystkich, czy oni się zgadzają, czy, czy nie. No, nie można na czyjejś ziemi robić planów, gdy on nie wie. Później ten pro, projekt zawężono do około 100, tam 20, 120 hektarów i także rozmawiałem na przykład z rolnikiem z miejscowości Zatopolice, który zainwestował dużo pieniędzy w maszyny i on nie wiedział. No, na zebraniu pan Wójt mówi, że no, przecież wszyscy w jakiś tam sposób byli y, zawiadowani. Wiadomień. No jednak nie. Wydaje mi się, że trzeba jakby mniejszymi kroczkami, a więc znaleźć na przykład 20-40 hektarów chętnych i stopniowo, w jednym, dalej to i stopniowo tak? rozwijać, pokazać, że jest to program dobry. Natomiast jeśli określimy no, grube kreski na, na czyjejś posesji, a no, do końca on nawet nie wie, no to wydaje mi się, że tu jest błąd i chyba ta decyzja została zaskarżona. Ponoć ma być to w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Zobaczymy. zobaczymy ja nie jestem przeciwnikiem, ale. ale... Zdecyduję. Tak, zdecyduję. Sławomir Białkowski, kandydat na wójta gminy, zakrzew był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.